17 lutego odbył się nocny rajd z pochodnią. To cykliczna impreza, której celem jest upowszechnianie turystyki pieszej i poznanie walorów przyrodniczych naszego regionu. Każdego roku nocny spacer przyciąga wielu amatorów turystyki pieszej. Podczas tegorocznej edycji udział wzięło blisko 100 osób. Początkowo uczestniczyło tak 15-17 osób, potem to się rozkręcało. Już w pewnym momencie chodziło po lesie razem z nami około 100 osób, ale potem nadleśnictwo wprowadziło taki zwyczaj, żeby nie używać raczej pochodni, tylko latarek, i stąd powstały pomysł, żeby latarkami, czołówkami chodzić po tym lesie. Ilość i turystów nie zmalała. Tradycyjnie uczestnicy spotkali się przy Polickiej Galerii, skąd wyruszyli w kierunku Polany za szkołą podstawową nr 8. Trasa wynosiła 6,5 km i prowadziła leśnymi ścieżkami Puszczy Wkrzańskiej. Po drodze jest trochę atrakcji, a to się jakiś duch ukaże, a to opowiadamy jakieś historie, które związane są z danym miejscem, ale wzbudzają pewne emocje. Kończymy to wszystko na Polanie nad rzeką Gunicą przy ulicy Dębowej, gdzie palimy ognisko. Impreza każdego roku odbywa się w połowie lutego. Jeżeli ktoś przegapił tegoroczną edycję, niech zapamięta tę datę i wypatruje przyszłorocznych informacji. Organizatorami byli Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia oraz Sama Rama. Kolejna, najbliższa piesza impreza pod nazwą Szlakiem Polickiego Bobra odbędzie się 2 marca o 10 przy ulicy Goleniowskiej. Przedszkole w Trzebieży swoją działalność prowadzi już od ponad 75 lat. Obecnie uczęszcza do niego 108 najmłodszych mieszkańców gminy Police. Aktualnie prowadzony jest nabór dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich, ale nadal są miejsca w starszych grupach. Od 2 lat mamy grupy integracyjne, dlatego też serdecznie będziemy zapraszać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od tego roku realizujemy również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Także jest to też oferta dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji przedszkolnej, ale z różnych wskazań zdrowotnych mają takie zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Placówka kładzie duży nacisk na pracę z dzieckiem o specyficznych lub specjalnych potrzebach. W związku z tym w przedszkolu zatrudnieni są wszyscy specjaliści, którzy realizują zajęcia z zakresu rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto w budynku znajdują się kompleksowo przystosowane gabinety specjalistyczne do różnego rodzaju terapii, m.in. do ćwiczeń sensorycznych i sprawnościowych. Naszym oczkiem w głowie jest nauka języka angielskiego. Dzieci już od pierwszej grupy intensywnie 3 razy w tygodniu uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, poprzez bezpośrednie doświadczanie najbliższego otoczenia. Z każdym rokiem tych zajęć mamy więcej. Ostatecznie już w 6-latkach dzieci 4 razy w tygodniu mają zabawę z językiem angielskim. W przedszkolu wykorzystywane są nowe technologie multimedialne, m.in. przy użyciu tablic interaktywnych. W tym celu zostały także zakupione specjalne programy edukacyjne, które ubogacają oraz poszerzają zajęcia i działania nauczycielek. Tak naprawdę rekrutacja stoi już u naszych drzwi. Od 22 lutego rodzice rozpoczynają proces wpisywania dzieci w zakresie kontynuacji edukacji przedszkolnej. Natomiast od 4 marca rusza rekrutacja dla dzieci nowo przyjętych. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie ona miała charakter elektroniczny, tak jak przez ubiegłe 2 lata. Szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej przedszkola, a także na stronie gminy Police. Jeżeli z przyczyn technologicznych ktoś nie ma możliwości elektronicznego zapisania dziecka, może zgłosić się osobiście do siedziby przedszkola przy ulicy Wkrzańskiej 9. Tam uzyska pomoc w rejestracji dziecka. Ponadto dyrektor placówki ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego. Osoby zainteresowane i wykwalifikowane w tym zawodzie mogą zgłaszać swoją kandydaturę. W niedzielę 25 lutego szczecińsko-policki klub Morsy imienia Zbyszka Ulatowskiego zorganizował chrzest dla osób, które należą do stowarzyszenia i zażywają zimnej kąpieli od ponad roku.
Nowi członkowie musieli złożyć uroczystą przysięgę, a następnie wziąć udział w indywidualnym pasowaniu na morsa. Gorąco obiecuję. Gorąco obiecuję. Że wszystkich waszych zasad się dostosuję. Do wszystkich waszych zasad się dostosuję. A jeżeli nie daj Boże. A jeżeli nie daj Boże. Zawiodę. Zawiodę. Niech skończę pod lodem. Niech skończę pod lodem. Nowo mianowany mors musiał wykazać się wiedzą na temat podwodnego życia, następnie zjeść śledzika, popić go olejem i na końcu przyjąć na siebie kubeł zimnej wody. Powiedz, jakie imię sobie Skrzydlica. Skrzydlica. Witam cię w klubie. Ciesz się kąpielami, płeć składeczki i dateczki. Tradycyjnie podczas zabaw organizowanych przez Klub Morsów nie zabrakło kolorowych przebrań i dobrego humoru. W sumie liczymy 150 członków, zapraszamy do nas, gdyby ktoś chciał się w miłym gronie wykąpać. Sezon w tym roku był może taki nie za bardzo morsowy, mało mrozu, ale woda nadal ma 2-3 stopnie, w związku z tym na pewno wszyscy będą mogli się dobrze bawić. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do wspólnej zimnej kąpieli, musi się spieszyć. Sezon na morsowanie trwa bowiem do końca kwietnia. W weekend 17 i 18 lutego w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Policach odbył się międzynarodowy turniej badmintona Babolat Cup, w którym udział wzięło ponad 200 zawodników z całej Polski i Niemiec. Jest to 25. turniej jubileuszowy, więc osoby, które są z nami praktycznie prawie od samego początku. Ten turniej zyskuje co roku dużą popularność i zyskuje na popularności, zyskuje też na frekwencji, bo co roku mamy tych osób więcej i to jest jeden z największych frekwencyjnie turniejów, jeżeli chodzi o nasz kraj. Na parkiecie wystąpili mistrzowie Polski i Europy w różnych kategoriach wiekowych, od nastolatków do seniorów. Turniej podzielono na 3 niezależne zmagania. W sobotę rozegrano mecze w kategorii Open i klasyfikacyjny turniej seniorów, a w niedzielę dominowały rozgrywki amatorów. Cieszymy się bardzo, że to trafia tutaj do Zachodniopomorskiego, tutaj do Polic, bo lubimy badmintona, kochamy, kiedyś wygraliśmy w to zawodniczo. Dzisiaj oczywiście już jesteśmy dziadkami, którzy patrzą na innych, bo tych kategorii wiekowych tu jest bardzo dużo, więc też jest o tyle fajnie, że można zagrać mając 70 lat, bo jest też taka kategoria, i mając lat 16 czy 17, bo gra się wtedy w kategorii Open. Z okazji jubileuszu do Polic przybyli zawodnicy z lat 80., którzy niegdyś podbijali boiska podczas zawodowych turniejów. Uczestnicząc w tegorocznej edycji Babolat Cup, mogli znów poczuć ducha rywalizacji, ale też spotkać rówieśników z dawnych lat. Nie zabrakło także tych, którzy w badmintona grają od dziecka. Zamiłowanie do badmintona od kiedy miałam 9 lat i zaczęłam w klasie sportowej w Suwałkach grać w badmintona. Do 18 lat grałam zawodowo. Potem była bardzo, bardzo długa przerwa na dzieci, na studia, na pracę i wróciłam w sumie tak naprawdę 5 lat temu. W Policach jestem tak naprawdę pierwszy raz. Namówiła nas koleżanka też z Berlina, która przyjeżdża już tutaj od lat i bardzo zachwalała turniej, mówiła, że jest naprawdę świetny. Dlatego przyjechaliśmy w tym roku też. Badminton ma dosyć proste i łatwe do przyswojenia zasady. Nie wymaga zaawansowanych umiejętności i może dać mnóstwo satysfakcji. Regularne granie pozwala rozwijać koncentrację, a także poprawia elastyczność i wytrzymałość całego ciała. Jednak jak się okazuje, początki nie zawsze należą do łatwych. Trenuję amatorsko od lat 12-14 i moja przygoda z badmintonem akurat była bardzo przypadkowa, bo cały czas uprawiałem piłkę siatkową. Ale moja kariera piłkosiatkową się zakończyła i przez przypadek kolega mnie zaprosił na badmintona, żeby spróbował. Bo to nie chodzi o samego badmintona, to chodzi o to, żeby pokazać siebie, pokazać coś, co można więcej, co można poprawić. I to, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, żeby spotkać się z tymi ludźmi. Partnerem turnieju był m.in. Powiat Policki i Zespół Szkół w Policach.